Siema ziomy, dzisiaj pierwszy katagoniczny przepis, czyli golonki w piwie. Na początek gotuję sobie wodę i do niej po prostu stoją bezpośrednio golonki. Mam tutaj dwie gigantyczne golony i nawet tej wody wyszło trochę za dużo. No ale cóż, po prostu chciałam to najpierw obgotować. Można teoretycznie do zimnej wody, ale ja chciałam to tak właśnie mniej więcej, chociaż że była gorąca i od razu już, proszę, pięknie ścięło mi się mięso i zaczęłam zbierać szumowiny po jakimś czasie. Um, całe gotowanie, jakby samego mięsa bez żadnych dodatków, zajęło mi tak z godzinę, może nawet trochę dłużej, i właśnie cały czas jakby co to zbierałam, też umowiny. Potem dałam włoszczyznę, czyli właśnie kawałek pora, ser, y, pietruszka, marchewka, i do tego przyprawy, znaczy, czyli do tego był listek laurowy, ziele angielskiej, pieprz, też trochę soli, ale dałam bardzo, bardzo mało. I tak to wygląda. Już to jeszcze gotuję przez naszą godzinę. Dodatkowo też opalam cebulę na palniku. Jak nie macie takiej możliwości, to może dać po prostu taką. Będzie też spoko. No i to wszystko się razem gotowało, jakby osobno samo mięso, plus jeszcze z włoszczyzną blisko nawet 3 godzin. Dwie na pewno. I to jest minimum, jakie powinno się poświęcić na to obgotowywanie golonki. Tutaj jeszcze pokazuję, jakby tę całą włoszczyznę, którą dałam przed włożeniem do ganka, oraz przyprawy. I tak to wygląda mniej więcej po właśnie dwóch, trochę nawet więcej godzin. I wyciągam następnie te całe golonki, wykładam na blachę yy, i widać już jak fajnie się ścięły, są, naprawdę są miękkie. Mogły być jeszcze bardziej miękkie, ale to już jest całkiem spoko. Następnie yy, widać tutaj, o, obcięłam jakby cały ten tłuszcz, podcięłam go w kostkę, żeby móc lepiej natrzeć golonkę i natarłam ją yy, tak ze trzema, czterema ząbkami czosnku przemielonymi przez praskę. Do tego trochę było właśnie soli i majeranku. I to tyle, jeśli chodzi o, o przyprawy tak z zewnątrz, tej soli, bo mało dałam do bulionu. O, majeranek. Mój ranek po prostu bardzo fajnie działa dla takich właśnie tłustych rzeczy. Ale musi dać inne zioła, co tam wam tak naprawdę pasuje, co macie, to będzie spoko. Tutaj cztery ząbki jeszcze było kilka, jeśli chodzi o czosnek, więc część była wtarta, a część po prostu taka rozgnieciona i rzucona luzem na dno blachy. Trochę sosu sojowego, to a propos tego, że właśnie ponownie było mało soli, więc chciałam tutaj dać też jej do sosu. I piwo. Michał, nie zabij mnie, bo być może to oglądasz. Po prostu nie miałam żadnego innego piwa w domu. To było takie fajne naprawdę fajnej jakości, ciemne piwo e, Porter, ponad, właśnie jak tu widać, ma 9% alkoholu, więc sobie myślałam że kurczę, będzie idealny do tego, do tej kolonki e, i tak sobie jakby uskutecznie swoją, początek ketogenicznej diety, powiedzmy. O, tu widać ten rozbawrany czosnek, już te wszystkie przyprawy. O, tak to wygląda, obróciłam tą, jeszcze tą e, kolonkę i w, trzeba po prostu prądnie wetrzeć te wszystkie przyprawy i potem zalewam to Resztą moich dodatków, czyli właśnie sos sojowy. Nie, nie, nie trzeba go dawać, ale po prostu, no, ja już mówiłam, że chciałam dodać, żeby było bardziej słone, wszystko. I do tego później piwo. Można dać inne, nie musi być ciemne, nie musi być jakieś nie wiadomo jakie. Ale cóż, szczególnie jeśli będzie marynować to przez jakiś czas później. Jeśli macie czas to można tak to odstawić. To warto, żeby to było piwo naprawdę takie trochę lepszej jakości, a nie jakiś taki sikacz. No, bo tutaj jednak przysiąknie Wam jakby ten tłuszcz i ta cała golonka również tym piwem. Więc warto, żeby to było coś fajniejszego. Ja jeszcze pomiędzy spróbowałam trochę tego, tego piwa, żeby zobaczyć, i takie jest dosyć mocne i konkretne, ale bardzo fajne. No, i to opiekłam przez jakieś dwie godziny, i tak to wygląda. Było bardzo spoko, dzięki zaglądaniu się ma.